Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Historia Bez Fikcji. Ja nazywam się Michał Górawski i będę was oprowadzał po historii bez fikcji, jak sama nazwa podcastu wskazuje. A w dzisiejszym odcinku kontynuujemy cykl dotyczący historii Polski. Dwa tygodnie temu opublikowałem odcinek dotyczący panowania Bolesława Krzywoustego, a jak wiemy, po śmierci Bolesława Krzywoustego nastąpiło w Polsce... Rozbicie dzielnicowe, i tym się dzisiaj zajmiemy. Przy czym od razu zaznaczę, że będzie to odcinek, tak jakby dwuczęściowy, to znaczy dzisiaj pierwsza część pierwszy odcinek dotyczący rozbicia dzielnicowego, a dokończymy ten temat za dwa tygodnie co wynika po prostu z faktu, iż rozbicie dzielnicowe trwało prawie dwa wieki dłużej niż zabory, w związku z tym w związku z tym. Umieszczenie tego wszystkiego w jednym odcinku sprawiłoby, że musiałby to być odcinek bardzo długi, dlatego będą dwa. No dobrze, zaczniemy od krótkiego hmm, przypomnienia. Otóż na podstawie hmm, testamentu Bolesława Krzywoustego, jego najstarszy syn Władysław miał objąć Śląsk. Mieszko, e, kolejny syn e, Bolesława Krzywoustego, Wielkopolskę, Mazowsze przyznano Bolesławowi. A ziemię sandomierską przyznano Henrykowi. Dzielnicę otrzymała także wdowa po z tym Salomea, i była to y, ziemia Łęczycko-Sieracka w centralnej Polsce, tak zwana oprawa wdowia. Oprócz tego utworzono dzielnicę senioralną, w skład której wchodziło Pomorze Gdańskie i Małopolska, być może także Kujawy i Wschodnia Wielkopolska oraz pas łączący. Z Małopolską, ale to nie jest do końca pewne. A to dlatego, że w ogóle dokładne granice tych dzielnic nie są znane i budzą kontrowersje i szerokie dyskusje wśród historyków. Dzielnicę senioralną objął Władysław jako najstarszy syn, co miało zagwarantować jego zwierzchność nad całym krajem, ponieważ podział, który zaplanował Bolesław Krzywousty, miał za zadanie nie podzielić Polskę, tylko zachować możliwie jej spójność i jedność, stąd utworzono zasady senioratu i pryncypatu, czyli władzę zwierzchnią e, księcia, którym miał być najstarszy piast. Niestety e, założenia e, były jak zwykle dalekie od rzeczywistości, ponieważ zaraz po śmierci Bolesława Krzywoustego wybuchły konflikty pomiędzy e, braćmi. Sytuacja wyglądała w taki sposób, że najstarszy syn Władysław rywalizował ze swoimi młodszymi braćmi oraz z Salomeą, czyli, tak jak wspomniałem, wdową po Bolesławie Krzywoustym. Tutaj istotna informacja jest też taka, że Salomea była matką wszystkich synów Bolesława Krzywoustego, poza Władysławem. Władysław był dzieckiem z wcześniejsz wcześniejszego małżeństwa. W ramach tych walk wewnętrznych, pragnąc umocnić swoją władzę w kraju, zjednoczyć Polskę na powrót, można tak powiedzieć, Władysław pozbył się Pawła Włostowica. Kim był Pawł Włostowic? Otóż był to bardzo bliski współpracownik Bolesława Krzywoustego pod koniec jego życia, który prawdopodobnie miał czuwać nad wykonaniem jego testamentu. Włostowic był człowiekiem wszechwładnym olbrzymiej władzy, olbrzymich wpływach w kraju i w roku 1146 został oślepiony i wygnany przez przez Władysława, co spowodowało, że odwróciło się od tego księcia wielu możnowładców, którzy po prostu być może obawiali się, że powtórzą, czy podzielą jego los. W latach 1142-1146 trwała z przerwami, co prawda, ale jednak wojna domowa pomiędzy Władysławem a jego rodziną, można tak powiedzieć. Początkowo Władysław odnosił pewne sukcesy, m.in. dzięki poparciu Rusi, Nawiasem mówiąc, Staruś w zamian za pomoc uzyskała gród w Wiźnie, to jest tam na wschodzie Polski, co stanowi pierwszą stratę terytorialną Polski w konsekwencji rozbicia dzielnicowego. W 1146 roku wydawało się, że jest po wszystkim, bo młodsi bracia Władysława zostali osaczeni w Poznaniu, ale dzięki narastającemu buntowi możnych, co oczywiście należy rozpatrywać w kontekście sprawy Włosowica. Udało się zorganizować odsiecz i w walkach pod Poznaniem pokonać Władysława, który ostatecznie wraz ze swoją żoną i dziećmi uciekł za granicę. Ważną rolę w tym zwycięstwie juniorów, tych młodszych braci, odegrał także arcybiskup gnieźnieński Jakub Zeżnina, który raz, że no, poparł młodszych braci, zorganizował dla nich poparcie można władców, a tak poza tym rzucił ekskomunikę na Władysława. Jak wiadomo, w siedmiowieczu wieczu ekskomunika, klątwa kościelna, to była broń polityczna o olbrzymim znaczeniu. Na miejsce Władysława, którego dzięki tym wydarzeniom, czy na skutek tych wydarzeń, nazywamy wygnańcem, seniorem piastów został Bolesław Kędzierzawy. Natomiast Władysław, wykorzystując koneksje rodzinne swojej pochodzącej z Niemiec małżonki, sprowadził na Polskę dwie interwencje niemieckie. Tak jak kiedyś Zbigniew przed laty, prawda? Pamiętacie z odcinku o Bolesławie. Krzywołustym tam Henryk V, interweniował w Polsce na rzecz praw Zbigniewa, tutaj władcy niemieccy interweniowali na rzecz praw Władysława. Pierwsza interwencja w roku 1146 pod wodzą władcy niemieckiego Konrada III zakończyła się niepowodzeniem na skutek, po pierwsze, nawiązania przez Bolesława kędzieżowego kontaktów z opozycją antycesarską w Niemczech. Jak pamiętacie z poprzednich odcinków, no to jest tradycyjna linia Polityki polskiej wobec Niemiec w czasach średniowiecza, że kolejni władcy rywalizujący z Niemcami szukali kontaktu z antycesarską opozycją w Niemczech. Oprócz tego wylewy odry nadzwyczajne, nazwijmy to tak, przyczyniły się do zatrzymania tej wyprawy. Na kilkanaście lat juniorzy mieli spokój z Władysławem aż do roku 1157. Kiedy to nowy cesarz Fryderyk Barbarossa przeprowadził kolejną wyprawę. Tym razem wyprawa była lepiej przygotowana, a władca niemiecki bardziej zdeterminowany, i w rezultacie tego Niemcy wdarli się głęboko w ziemię polskie. Zwłaszcza, że piastowie postanowili nie bronić linii Odry. Oddali bez walki m.in. kluczowy gród w Głogowie, który został wówczas spalony. W rezultacie Bolesław Kędzierzawy został oblężony w Poznaniu w Wielkopolsce i zmuszony do kapitulacji. Co ciekawe jednak cesarz niemiecki okazał się wspaniałomyślny dla Bolesława, uznał jego władzę z Być może Kędzierzawy zgodził się w zamian e, za tą wspaniałomyślność, nazwijmy to tak, między innymi na powrót do Polski synów wygnańca po jego śmierci. Nie jest to do końca jasne, ale faktem jest, że, że Wygnaniec zmarł w roku 1159, a jego synowie Bolesław Wysoki i Mieszko Plątnogi wrócili na Śląsk w roku 1163 i nawet otrzymali tam dzielnicę. Poza tym w tym układzie z cesarzem w roku 1157 Kędzierzawy złożył Barbarosie, cesarzowi, hołd lenny i zgodził się płacić trybut czyli de facto uzależnił Polskę od Niemiec. Gwarancją przestrzegania postanowień układu miało być oddanie zakładników do Niemiec, a wśród tych zakładników znalazł się Kazimierz Sprawiedliwy. To jest nowa postać w tej historii. Kazimierz Sprawiedliwy był najmłodszym synem Bolesława Krzywoustego, który, uwaga, z nie do końca jasnych powodów nie otrzymał w testamencie dziennicy. Teorie tutaj są zasadniczo dwie albo ym, był bardzo małym dzieckiem w momencie śmierci Bolesława Krzywoustego, czyli urodził się tak dosłownie pod koniec jego życia i nie, nie przewidziano jeszcze jego narodzin, albo opcja druga, y, urodził się po śmierci Bolesława Krzywoustego, czyli był, y, był pogrobowcem i to miałoby tłumaczyć, y, dlaczego nie otrzymał dziennicy. No, w każdym razie za datę jego narodzin przyjmuje się rok 1138, tak jak data y, śmierci Bolesława Krzywoustego. I nie jest do końca jasne, dlaczego tej dzielnicy nie otrzymał. Niemniej nie należy tutaj budować jakichś spiskowych teorii dziejów. Jego biografia, o której więcej w późniejszej części czy w dalszej części tego odcinka, wskazuje, że był powszechnie uznawany przez swoich braci za syna Bolesława. W dalszych latach swojego zwierzchnictwa nad Polską, Kędzierzawy podjął próby za, zażegnania zagrożenia ze strony Prusów, szczególnie tutaj dla Mazowsza. Pogańscy Prusowie no, byli kłopotliwym sąsiadem, częściowo z powodu właśnie chęci uspokojenia czy zabezpieczenia Mazowsza które Kędzierzawy otrzymał w testamencie, a częściowo w ramach gorączki ruchu krucjatowego. Tak to nazwijmy, bo to jest okres przecież wypraw krzyżowych. Bolesław Kędzierzawy wraz ze swoimi braćmi podjął szereg wypraw na Prusy, Można powiedzieć że tak, bo można by je nazwać wyprawami krzyżowymi. Te wyprawy nie przyniosły większych sukcesów, a jedna z nich zakończyła się dotkliwą klęską. W roku 1166 wojska polskie zostały pokonane przez Prusów w bitwie w okolicach Wąbrzeźna i w tej walce Polek m.in. Henryk Sandomierski. Jak już wiecie, jeden z synów Bolesława Krzywoustego, który miał otrzymać ziemię Sandomierską. Bolesław Kędzierzawy. Zmarł w roku 1173, a kolejnym seniorem został Mieszko Stary. No przydomek rzeczywiście pochodzi od tego, że był po prostu bardzo wiekowym człowiekiem, szczególnie jak na warunki średniowiecza. Mieszko był takim apodektycznym człowiekiem i pragnął scentralizować kraj i opanować postępujące rozdrobnienie, no bo zwróćcie uwagę, że e, od czasu śmieci sama, z tego jest coraz gorzej i ta Polska jest coraz mniej Zcentralizowana coraz mniej się trzyma kupy, można by tak to określić. W rezultacie tej polityki takiej centralizacyjnej w roku 1177 wybuchł przeciwko Mieszkowi bunt, którym to buntem kierował Kazimierz Sprawiedliwy. Do tego buntu przyłączyli się oczywiście możni, ale także syn Mieszka, najstarszy syn Mieszka, Odon, syn Władysława Wygnańca, Bolesław Wysoki, z kolei po stronie mieszka znalazł się drugi z synów wygnańca mieszko plontologii, ale i on zmienił stronę, jak zobaczył, że mieszko ewidentnie przegrywał. E, plejada książąt, może to tworzyć wrażenie chaosu, ale to na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, to właśnie na fakt, że ta dzielnica, ta dynastia piastowska się coraz bardziej rozrasta, dzieląc kraj na coraz, mniejsze, na coraz mniejsze dzielnice, no bo przecież każdy z tych książąt ma jakąś swoją, swoją prowincję. Rezultatem tego buntu była wojna domowa, która trwała dwa lata do roku 1179, do roku 1179 a na skutek tej wojny Mieszko Stare został wygnany, a władzę w kraju jako ten prynceps, ten najważniejszy książę z wierzchni, objął Kazimierz Sprawiedliwy. Co de facto unicestwiło zasadę senioratu, o której mówiłem w kontekście testamentu Bolesława Krzywoustego. Mieszko stary starał się odzyskać władzę i przy wsparciu księcia pomorskiego Bogusława, który nie był z dynastii Piastowskiej, To jest istotne. Chodzi tutaj o księcia panującego na zachodnim pomorzu. A także mieszko stary, uzyskał poparcie arcybiskupa gnieźnieńskiego kolejnego Zdzisława. I części możnych, no i na skutek tej akcji odzyskał w roku 1181 Wielkopolskę, ale tylko, yy, tylko Wielkopolskę. Przy czym nawet nie całą, ponieważ musiał się Mieszko zgodzić na podział Wielkopolski. Południową część Wielkopolski objął syn Mieszka Odon, wspomniany już ten, co się zbuntowało przeciwko końcu, a po nim yy, jego syn, yy, czyli wnuk Mieszka starego Władysław Odonic. Mieszko jednak wciąż myślał o objęciu władzy nad całą nad całym Polską i w roku 1991 podjął nieudaną próbę odzyskania Małopolski. No ale, tak jak wspomniałem, próba była nieudana, Kazimierz Sprawiedliwy wygrał to starcie i Mieszko musiał e, się wycofać. Według planu Mieszka Starego prawdopodobnie kolejny syn tego księcia, Mieszko Młodszy, miał objąć e, Małopolskę, no ale... Akcja została przegrana, i w rezultacie ów mieszko młodszy otrzymał wschodnią Wielkopolskę. Czyli zobaczcie, z jednej Wielkopolski zrobiły się trzy państwa: wschodnia Polska w rękach Mieszka Młodszego, Południowa Wielkopolska w rękach Odona i centralna Wielkopolska w rękach, w rękach mieszka Starego. I tak, tak to działało w okresie rozbicia dzielnicowego, że te księstwa w Polsce po prostu pączkowały. Kolejną próbę Mieszko podjął po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego w roku 1194. Jak wiadomo, Kazimierz Sprawiedliwy był młodszy od Mieszka Starego, no ale Mieszko Stary żył długo. W rezultacie miał czas na to, żeby jeszcze kolejną próbę podjąć. Początkowo ponosił porażki i dopiero w 1198 roku, tuż przed końcem wieku, objął władzę w Małopolsce i został formalnie księciem zwierzchnim, no ale w roku 1202. Zmarł. E, a co z tym jego wielkim antagonistą, Kazimierzem Sprawiedliwym? Teraz zajmiemy się bliżej tą bardzo ciekawą postacią. Otóż, otóż Kazimierz, jak już wspominałem, był w Niemczech jako zakładnik, jako gwarancja układu z roku 1157 i powrócił z Niemiec w roku 1161. Jeszcze zanim przejdę dalej a propos oddawania zakładników. Ja o tym wspominałem w kontekście obrony głogowa w 1009 roku, o której mówiłem w odcinku o Bolesławie krzywóstym, ale przypomnę teraz jeszcze: dawanie zakładników, synów różnych możnych jako zakładników, jako gwarancję zachowania warunków układu było powszechnie stosowaną praktyką, często stosowaną praktyką. Tradycja ta wywodzi się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. W związku z tym to nie jest nic nadzwyczajnego, że takich zakładników oddawano, przy czym zazwyczaj to oddawano tych zakładników na czas jakiś, oni po kilku latach wracali. No i tak też było z Kazimierzem Sprawiedliwym. W roku 1166 po śmierci Henryka Sandomierskiego, który jak wiadomo poległ w bitwie, Kazimierz Sprawiedliwy objął część jego dzielnicy, czyli część ziemi Sandomierskiej. Od tamtej pory stopniowo umacniał swoje wpływy a umacniał je dlatego, że przede wszystkim był człowiekiem niebywale cierpliwym. To jest jego największa zaleta. Biografia Kazimierza Sprawiedliwego generalnie uczy, że w polityce cierpliwość jest jedną z najważniejszych umiejętności. I tak w roku 1173, po śmierci Bolesława Kędzierzowego, Kazimierz objął regencję nad Mieszkiem. To jest kolejna postać tego skomplikowanego okresu. Uf Leszek to był syn Bolesława Kędzierzowego której panował na Mazowszu i Kujawach. Jednakże Leszek był bardzo chorowity i zmarł w roku 1186 bezpodobnie. W rezultacie, Mazowsze i generalnie dzielnica Leszka wpadła w ręce Kazimierza Sprawiedliwego. Do tego czasu, na skutek tego buntu, o którym już tutaj szeroko mówiłem przeciwko Mieszkowi Steremu na czele którego stał Kazimierz, no Mieszko został wygnany, przypomnę, i Kazimierz Sprawiedliwy został formalnym zwierzchnikiem całej Polski. No ale miał problem z usankcjonowaniem swojej władzy, no bo przypomnę, że nie był seniorem, można powiedzieć, że jego przejęcie przez niego rządów łamało postanowienia Testamentu Bolesława Krzywoustego, w związku z tym musiał poszukać Kazimierz legitymizacji swojej władzy i w tym celu zorganizował zjazd w Łęczycy, z udziałem możnych świeckich oraz duchowieństwa. Zjazd lub też Synod Łęczycy oznaczał jego postanowienia oznaczały wzmocnienie pozycji, wzmocnienie pozycji niezależności Kościoła katolickiego w naszym kraju. Jego postanowienia dotyczyły zakazu przejmowania przez księcia majątku zmarłych biskupów i opatów. To była praktyka często wcześniej stosowana. Ten zakaz wzmacniał, czy można powiedzieć, umacniał podstawy, fundamenty tak zwanej doczesnej potęgi kościoła, jak to się mówi. Oprócz tego zniesiono szereg obciążeń duchowieństwa na rzecz księcia. W zamian za takie wzmocnienie kościoła, no bo to oczywiście. Wszystko było coś za coś. Kazimierz uzyskał prawdopodobnie, bo nie jest to wszystko do końca jasne, dziedziczność władzy zwierzchniej w linii potomków Kazimierza, czyli już nie seniorat, tylko po prostu kolejni potomkowie Kazimierza Sprawiedliwego mieli być pryncepsami, tymi najwyżniejszymi władcami, a na pewno zyskał umocnienie jego, jego władzy nielegalnej w oczach Testamentu Krzywoustego, który wtedy jeszcze traktowano bardzo poważnie. Zjazd Włęczycy, czy też synod Włęczycy, umocnił kościół, pozycję kościoła w Polsce, ale także umocnił pozycję Kazimierza Sprawiedliwego, sprawiając, że mógł się czuć bezpiecznie na zajmowanych dzielnicach. Oprócz tego, ten zjazd Włęczycy, czy postanowienia zjazdu Włęczycy, przez wielu historyków uważane są za pierwszy przywilej stanowy, pierwszy przywilej przyznany konkretnemu stanowi w Polsce przez polskiego władcę. Kolejne lata rządów Kazimierza Sprawiedliwego nie owocowały już w tak istotne wydarzenia. Głównie toczyły się walki z mieszkiem i innymi książętami o władzę i o panowania poszczególnymi dzielnicami. Kazimierz zmarł w roku 1994, pozostawiając po sobie dwóch synów: leszka, znanego jako, leszka, jako Leszek Biały, i Konrada Mazowieckiego, którego na pewno kojarzycie. Konrad Mazowiecki to jest ten, który za jakiś czas ma sprowadzić krzyżaków do Polski, ale to już nie w dzisiejszym odcinku. Leszek Biały, podobnie jak Konrad, byli nieletni w momencie śmierci Kazimierza. W rezultacie rządy objęła regencja. Regentami była matka Leszka Helena, biskup krakowski Pełka i wojewoda krakowski Mikołaj. No tyle, że regencja zazwyczaj oznaczała słabą władzę w kraju. I Mieszko tutaj, tak jak już wspomniałem, chciał wykorzystać, wykorzystać słabość regencji do objęcia rządów w Polsce i rzeczywiście wygrał w 1198 roku. Przypominam to, ale zmarł w roku 1202, i do tego czasu Leszek i Konrad. Osiągnęli już wiek dorosły jak na tamte czasy, no i mogli podjąć samodzielne działania polityczne. Około roku 1200 zawarli porozumienie ci dwaj bracia na mocy którego Konrad objął Mazowsze i Kujawy, a Leszek ziemię sandomierską. No może to brzmi dziwnie, że tutaj Konrad taką dużą dzielnicę, a Leszek taką małą, ale przypomnijmy, że Leszek Biały formalnie był następcą Kazimierza Sprawiedliwego, on powinien być seniorem, no więc liczył na to, że dostanie dzielnicę senioralną po prostu, a zwłaszcza, e, zwłaszcza Małopolskę. Ewidentnie widać tutaj grę na takie przeczekanie tego, tego Mieszka Starego, który był już sędziwy, no i w zasadzie wszyscy już czekali, kiedy odejdzie z tego świata, jakkolwiek brutalnie to brzmi. Pierwszą próbę odzyskania moopolski Leszek podjął zaraz po śmierci Mieszka, no ale przegrał wtedy, dlatego że możni Małopolscy w większości poparli syna Mieszka Starego, Władysława Laskonogiego. Jednak po kilku latach, najprawdopodobniej w 1206 roku, ale niektórzy historycy twierdzą, że nawet później. W każdym razie na pewno po kilku latach poparcie możnych się odwróciło, łaska możnych na pstrym koniu jeździ. No i oni zaczęli popierać Leszka przeciwko Władysławowi. W rezultacie Władysław został wyrzucony z kraju, Lesz, znaczy nie z kraju tylko z Małopolski, a Leszek został władcą tej dzielnicy. Jednak żeby nie było za nudno, to już w roku 1210 pojawiło się kolejne Realne zagrożenie dla władzy Leszka Białego, ponieważ papież Innocenty III w roku 1210 wydał specjalną bullę, która przywracała w Polsce zasadę senioratu, czyli władzę zwierzchnią miał objąć po prostu najstarszy piast. Najstarszym piastem był wówczas Mieszko Plontonogi, postać, o której już wspominałem, sen wygnańca. Po prostu on był najstarszy, więc on teoretycznie powinien objąć, mm, objąć rządy. Natomiast Leszek na szczęście miał poparcie wielu możnowładców i kościoła. Dlatego zamiast po prostu oddać władzę, zaczął szukać rozwiązania politycznego i zwołał w tym celu zjazd w Bożykowej, to w centralnej Polsce. Postanowiono wtedy nadać kolejny przywilej kościołowi, co miało oczywiście utrzymać poparcie kościoła dla Leszka Białego i postanowiono, uradzono, że wyśle się poselstwo do papieża w celu uzyskania, nulowania tej bulli. Jednak mieszką Plontonogi, który być może do jakiegoś stopnia stał za wydaniem tej bulli, przecież miał inne plany i zamiast na ten zjazd pojechał do Krakowa, który zajął i ogłosił się księciem zwierzchnim. No jednak tutaj znowu Leszek miał szczęście. W roku 1211 mieszką Plontonogi zmarł, a Leszek znów odzyskał władzę. Efektem jego polityki i mocnienia, legitymizacji swojej władzy zwierzchniej coraz słabszej, zresztą jak już na pewno widzicie z tej całej historii, był zjazd w Sądowlu, to jest rok 1218. Podczas tego spotkania zawarto sojusz między księciem śląskim Henrykiem Brodatym, o tej postaci więcej za dwa tygodnie, Leszkiem Białym i Władysławem Laskonogim. Ci dwaj ostatni, czyli Białej Laskonogi, zawarli układ o przeżycie, na mocy którego ten z władców, który przeżyje drugiego, miałby zjednoczyć Wielkopolskie i Mołopolskie. Czyli po prostu, w przypadku, w którym Władysław umiera bezpotomnie pierwszy, no to Leszek dostaje jego dzielnicę i odwrotnie. Układ był o tyle korzystny dla Leszka, że Laskonogi był starszy, nie miał potomków, więc istniała szansa na zjednoczenie tych ziem w, w rękach Leszka Białego i w ten sposób umocnienie jego osobistej władzy. W polityce zagranicznej tego okresu nie działo się nic specjalnie nadzwyczajnego, ponieważ Polska była słaba, nie prowadziła jakiejś aktywnej polityki zagranicznej z oczywistych powodów, więc Oleszku Białym w kontekście polityki zagranicznej można powiedzieć tyle, że po pierwsze angażował się w walki z Płusami na północy, a po drugie wplątał się w walki dynastyczne na Rusi, ale nie miało to jakichś wielkich konsekwencji dla naszego kraju. Natomiast problemem była, były tendencje separatystyczno-środkowe na Pomorzu Gdańskim. Namiestnik Pomorza Gdańskiego, Świętopełk, dążył do oderwania Pomorza Gdańskiego od Polski. No i w tym kontekście w roku 1227 doszło do zjazdu, czy też wiecu Piastów w Gąsawie, to na pograniczu Kujaw i Mołopolski, w celu właśnie Rozstrzygnięcia czy podjęcia jakichś skoordynowanych działań przeciwko właśnie temu świętopułkowi na pomorzu, a także celem zjazdu było pogodzenie zwaśnionych członków dynastii, jakaś koordynacja polityki piastowskiej. Nie jest znany dokładny przebieg obrad. To co tutaj mówię, wszystko, co mówimy, co wiemy o zjeździe, o zjeździe w Gąsawie. No, jest oparty na pewnych przypuszczeniach i, 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 i hipotezach. To, co jest pewne, to to, że przybyli tam Leszek Biały, Henryk Brodaty, rządzący wtedy na Śląsku, Konrad Mazowiecki, już znany y, Wam, brat Leszka Białego, no i przedstawiciele Laskonogiego. Miał przechadzał Laskonogi, ale wysłał ostatecznie przedstawicieli. No i ten zjazd w Gąsawie został napadnięty przez oddział jazdy, którego celem było zamordowanie książot. I tak, Brodaty został poważnie ranny, no, ale przeżył na szczęście. Natomiast Leszek Biały nie miał tego szczęścia. Co prawda zdążył wskoczyć na konia i rozpocząć ucieczkę, ale doścignięto go i zamordowano. Nie są znani sprawcy zbrodni. To jest, można powiedzieć, taka zagadka kryminalna polskiego średniowiecza. Podejrzewa się, czy zakłada się, historycy zakładają, że odpowiedzialność ponoszą Władysław Odonic, czyli ten syn Odona już wspominany i przeciwnik Laskonagiego do spółki ze Świętopełkiem z Pomorza. Oni generalnie e, mieli jakieś konszachty, układy między sobą e, i mogli się obawiać, że ten zjazd w swoich postanowieniach skieruje się w jakiś sposób przeciwko nim. Zakłada się za tym, że to oni ponoszą odpowiedzialność za e, morderstwo Leszka Białego. Niezależnie jednak od tego, kto to ostatecznie zlecił, śmierć Leszka Białego zakończyła pierwszą fazę rozbicia dziennicowego. A mianowicie fazę, w której istniał książę z ponieważ Leszek Biały był ostatnim władcą, którego pozostali książęta uznawali za władcę zwierzchniego, za princepsa. Po nim nie było już takiego stanowiska, nie było takiej władzy, a rozbicie dzielnicowe się pogłębiło w sposób trwały. Co prawda, późniejsi książęta walczyli o wpływy i władzę w Małopolsce, ale to dlatego, że Małopolska była uważana za centrum kraju, za najważniejszą dzielnicę. Natomiast z panowania nad Małopolską już żadnej władzy, zwierzchni nie dawało. Inna sprawa, że ta władza zwierzchnia leszka białego była już bardzo okrojona, bardzo słaba, i to można powiedzieć, że wygaśnięcie tej władzy zwierzchni poprzez śmierć Leszka Białego, no, było taką kropką nad I, takim dopełnieniem, dopełnieniem formalności. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chcecie to podsumować, ten proces historyczny, o którym opowiadam w dzisiejszym odcinku, to należałoby stwierdzić, że pomiędzy śmiercią Bolesława Krzywoustego a zamachem w Gąsawie Polska rozpadła się po prostu, rozpadła się na małe, de facto niezależna państewka, co było elementem szerszego ogólnoeuropejskiego zjawiska, które historycy określili mianem rozdrobnienia feudalnego. Ozdobienie feudalne to jest po prostu proces, w którym na skutek rozrostu rodziny panującej oraz wzrostu znaczenia feudalnego rycerstwa monarchia średniowieczna dzieliła się na mniejsze twory, na mniejsze dzielnice. Następował upadek władzy centralnej, wzrost znaczenia możnych oraz kościoła, którzy korzystali na osłabieniu tych coraz słabszych, rządzących na coraz mniejszych dzielnicach książąt. Zjawisko nie jest charakterystyczne do Polski, wystąpiło w całej Europie. To jest, jest taki popularny pogląd, że tu Polska z rozbiciem dzielnicowym była jakoś wyjątkowa. Nie, tak było w całej Europie. To po prostu wynikało z szeregu, z szeregu przyczyn, m.in. z tego, że władcy po prostu dzielili państwo posiadane na, pomiędzy swoich synów. No i teraz łatwo sobie to wyobrazić, jeżeli władca miał czterech synów, podzielił państwo na cztery części a każdy z tych czterech synów miał również po czterech synów i również podzielił swoje dzielnice na cztery części, no to widać, że w tempie bardzo dynamicznym państwo się coraz bardziej rozrasta, czy coraz bardziej rozdrabnia, przepraszam. Niektórzy twierdzą wręcz, że w monarchii feudalnej wobec filozofii państwa, która wtedy panowała, to wobec przekonania właśnie, że państwo jest własnością panującej dynastii, no takie rozbicie było w zasadzie nieuniknione. Najwcześniej rozbicie czy rozdrobnienie feudalne nastąpiło we Francji, dotknęło także Ruś, Czechy, a najbardziej trwało okazało się we Włoszech i w Niemczech. Jego przyczynami, oprócz tych, co już wskazałem, czyli rozrostu dynastii i traktowania państw jako własności panujących dynastii. Był także ogólny wzrost demograficzny. Generalnie widać w tym okresie, następuje pewien wzrost demograficzny, który sprzyjał rozrostowi klasy panującej, dynastii panującej oraz panujących rycerstw, panującego rycerstwa. No istotne też jest to, że te rozrobienie feudalne, ono miało cechy trwałości w wielu krajach, dlatego że dla wielu ludzi było korzystne. Dla możnowładców e, rozbicie dzielnicowe było korzystne, dlatego że umacniało ich pozycję, uzależniało książąt od, od, od ich kaprysów, nazwijmy to tak od ich poparcia. Podobnie rzecz się miała z kościołem katolickim. No po prostu panujące elity nie miały interesu w tym, żeby kraj był zjednoczony. Rozdrobnienie feudalne po prostu okazywało się dla nich, dla nich korzystne. To rozdrobnienie było stopniowo przełamywane zazwyczaj w późnym średniowieczu. Tak też było w naszym kraju, a w niektórych krajach jego skutki ciągnęły się nawet do XIX 19, 19 wieku, no to jest oczywiście przykład Włoch i Niemiec, gdzie przecież to rozdrobnienie yy, państwa, yy, tych państw wynikało yy, między innymi właśnie z procesów yy, rozdrobnienia feudalnego. I yy, Tak więc yy, przypomnę raz jeszcze, rozbycie dzielnicowe nie było specyfiką polską, wręcz przeciwnie, yy, Polska tutaj wpisuje się w ogólnoeuropejski proces działowy, w ogólnoeuropejski, yy, ogólnoeuropejski trend. A jeśli chodzi o specyfikę taką ściśle polską, już zostawiając ten kontekst, kontekst europejski, no to też w naszym kraju istotne jest to, iż poszczególne dzielnice nie były ze sobą silnie zintegrowane gospodarczo, były jako tako zintegrowane gospodarczo w ramach dzielnic, ale nie były zintegrowane gospodarczo w ramach Kraju. Co oczywiście sprawiało, że nie istniała jakaś ekonomiczna motywacja do tendencji centralizacyjnych, zjednoczeniowych. No, oczywiście, tak jak wspomniałem, postawa możnych i kościoła, która sprawiała, że byli oni czynnikiem sprzyjającym utrwalaniu rozbicia. No i oprócz tego. Tutaj zaznaczę jeszcze, i warto o tym pamiętać, że rozbicie dzielnicowe w naszym kraju, ale w ogóle to zjawisko rozdrobnienia feudalnego w całej Europie, jest kolejnym dowodem na to, że w średniowieczu nie istniała powszechna, nowoczesna tożsamość narodowa, jaką znamy dzisiaj. Gdyby bowiem istniała, to tendencje zjednoczeniowe miałyby silne poparcie w społeczeństwie. Jak w XIX wieku e, narodziła się ta to nowoczesna tożsamość narodowa, to nawet wielowiekowe podziały Państwowe dało się przełamywać, tak jak to miało miejsce w Niemczech i we Włoszech. W średniowieczu takie tendencje nie istniały, bo ludzie nie myśleli w taki sposób, nie, nie identyfikowali się ze swoimi narodami. Jeśli już ludzie mieli jakąś tożsamość, bo oczywiście mieli, to, to czuli się związani ze swoją wioską, ze swoim otoczeniem, ze swoją ziemią, ze swoim miastem, maksymalnie z jakimś obszarem geograficznym, z jakąś dzielnicą, która zazwyczaj w ich pojęciu odpowiadała dawnym podziałom plemiennym, a nie nie czuli się, nie identyfikowali się z państwem jako całością, a już na pewno nie z narodem jako, jako całością. A co było po roku 1227? No tak jak wspomniałem o tym za dwa tygodnie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.